Ułamki, które w liczniku mają ułamek zwykły, a w mianowniku liczbę naturalną, nazywają się ułamkami piętrowymi. Wyobraź sobie, że pieczesz w domu pizzę i kroisz ją na dwie identyczne części. Połowę dajesz rodzicom, a druga połowa zostaje dla Ciebie. Do Twojej dyspozycji została więc jedna druga całej pizzy. Wieczorem odwiedzają Cię znajomi i razem jest Was czworo. Jedną drugą pizzy chcesz więc podzielić porówno pomiędzy cztery osoby. Jaką część całej pizzy otrzyma każda z czterech osób? Aby odpowiedzieć na to pytanie, podzielę każdą z tych dwóch połów na cztery jednakowe części. Zwróć uwagę, że podzieliłem na cztery jednakowe części zarówno ten kawałek, który został dla nas, jak i tę część, którą oddaliśmy rodzicom. A dlaczego tak? Chcemy się dowiedzieć, jaką część całej pizzy otrzymała każda z czterech osób. Na początku pizza była podzielona na dwie jednakowe części, następnie każdą z tych dwóch części podzieliliśmy jeszcze na cztery jednakowe kawałki. Ile mamy teraz kawałków? 2 razy 4, czyli 8. Mianownik tego ułamka mnożymy przez tę liczbę naturalną, przez którą dzielimy ten ułamek. Zapisujemy to w mianowniku. 2 razy 4. Jeszcze raz przypomnę, że do dyspozycji mamy tylko ten kawałek. Każda z czterech osób otrzyma po jednym kawałku. Liczbę 1, która znajduje się w liczniku ułamka, który dzielimy przez 4, przepisujemy w liczniku. Przepiszmy raz jeszcze licznik i kreskę ułamkową. W mianowniku mamy 2 razy 4, a to jest to samo co 8. Widzisz więc, że każda z tych czterech osób otrzyma jedną ósmą całej pizzy. No to co należy zrobić, aby podzielić ułamek zwykły przez liczbę naturalną? Wystarczy mianownik tego ułamka, czyli w tym przypadku liczbę 2, pomnożyć przez liczbę naturalną, przez którą dzielimy ułamek, czyli w tym przypadku przez liczbę 4. Taki iloczyn zapisujemy w mianowniku ułamka, który będzie naszym wynikiem. A co robimy z licznikiem tego ułamka który dzielimy przez 4? Przepisujemy go również w liczniku. 1 druga podzielić przez 4 to 1 ósma. Mam teraz dla Ciebie zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć ile to jest 1 czwarta podzielić przez 3. Wygodnie jest na początku przepisać licznik ułamka który dzielimy przez liczbę naturalną. W tym przypadku jest to liczba 1. Rysujemy również kreskę ułamkową. Co robimy teraz z mianownikiem? Mnożymy go przez 3. Ten iloczyn zapisujemy w mianowniku ułamka, który jest naszym wynikiem. Znowu najpierw przepisujemy jedynkę i kreskę ułamkową. Ile to jest 4 razy 3? 12. 1 czwarta podzielić przez 3 to 1 dwunasta. Mam dla Ciebie jeszcze jeden przykład. Spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 1 siódma podzielić przez 2. Najpierw przepisujemy licznik tego ułamka i kreskę ułamkową. Następnie mianownik tego ułamka mnożymy przez 2. Otrzymujemy 7 razy 2. A ile to jest 7 razy 2? 14. Otrzymujemy ułamek 1 czternasta. 1 siódma podzielić przez 2 to 1 czternasta. Zwróć uwagę, że każdy ułamek, który dzieliliśmy przez liczbę naturalną, miał w liczniku 1. Po podzieleniu takiego ułamka przez liczbę naturalną zawsze otrzymaliśmy ułamek nieskracalny. Dlaczego? Ponieważ jedynym dzielnikiem liczby 1 jest liczba 1. Nie ma więc możliwości skrócenia liczby 1 na przykład z ósemką. Za chwilę pokażę Ci, jak wykonywać dzielenie ułamków, które w liczniku mają liczbę inną niż 1. Spójrz teraz na taki przykład. Tym razem naszym zadaniem jest podzielenie ułamka 4 piąte przez 2. Postępujemy dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku ułamków, które w liczniku mają 1. Od czego więc zaczniemy? Od przepisania licznika oraz kreski ułamkowej. W tym przypadku jest to liczba 4. Teraz rysuję kreskę ułamkową. Następnie mianownik tego ułamka mnożymy przez liczbę naturalną, przez którą dzielimy ten ułamek. W mianowniku zapisujemy więc 5 razy 2. A ile to jest 5 razy 2? 10. Otrzymujemy 4 dziesiąte. W sytuacji, gdzie w liczniku mamy liczbę inną niż 1, musimy na końcu sprawdzić, czy taki ułamek da się skrócić. Liczby 4 oraz 10 dzielą się przez 2. Skracamy ten ułamek. 4 podzielić przez 2 to 2, a 10 podzielić przez 2 to 5. Otrzymujemy 2 piąte. To jest nasz wynik. Spójrz raz jeszcze na ten sam przykład. Można go obliczyć nieco szybciej. Pokażę ci jak. Standardowo zaczynamy od przepisania licznika tego ułamka oraz kreski ułamkowej. W mianowniku zapisujemy iloczyn piątki oraz dwójki. Już w tym momencie możemy skrócić liczbę z licznika z którąś z liczb z mianownika. W tym przypadku będzie to dwójka. Gdy 2 podzielimy przez 2 otrzymamy 1. Gdy podzielimy liczbę 4 przez 2, otrzymamy 2. W liczniku otrzymujemy więc dwójkę. A co mamy w mianowniku? 5 razy 1, czyli 5. Zwróć uwagę, że otrzymaliśmy takie same wyniki. Ta metoda pozwala jednak na szybsze wykonywanie obliczeń. Teraz przyszła kolejna zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 6 siódmych podzielić przez 4. Zaczynamy od przepisania licznika oraz kreski ułamkowej. W mianowniku zapisujemy iloczyn siódemki oraz czwórki. Można zauważyć, że liczby 6 oraz 4 dzielą się przez 2. Możemy więc wykonać skracanie. 4 podzielić przez 2 to 2. 6 podzielić przez 2 to 3. Co otrzymujemy? W liczniku mamy liczbę 3. Przepisuję kreskę ułamkową. W mianowniku mamy 7 razy 2, czyli 14. 6 siódmych podzielić przez 4 to 3, 14. Aby podzielić ułamek zwykły przez liczbę naturalną, pomnóż mianownik tego ułamka przez liczbę. Otrzymany wynik zapisz w postaci ułamka nieskracalnego. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o mnożeniu i dzieleniu ułamków zwykłych, a także do polubienia naszej strony na Facebooku.